Jesteśmy świeżo po czwartym odcinku Dancing with the Stars, czyli Taniec z Gwiazdami, z naszą gwiazdą Robertem Rowińskim. Dzisiaj super występy wszystkich par do muzyki filmowej. Było gorąco. Dużo emocji. Dużo emocji, tak. Wasz jive super zabawny. Bardzo fajnie oceniony też. Tak. Byliśmy w klasyfikacji na czwartym miejscu, czyli to jest bardzo dobre miejsce. Taki między, cały czas się wahamy w czołówce, czyli z tego że jestem bardzo zadowolony. No jednak staliśmy jako trzy pary do nominacji, do eliminacji tak naprawdę. No to jest to taki duży stres, ale przeszliśmy dalej oczywiście. Bawimy się dalej. No właśnie, w ogóle zauważam, że super się bawicie ze sobą. Bardzo dobrze się bawimy. Oczywiście mamy mieliśmy świetną muzykę, mieliśmy fajny taniec, wiesz, dużo takiego relaksu. Oczywiście też było bardzo trudno, bo jive jest taki bardzo dynamiczny. No i jeszcze muszę też podkreślić, no, że to trzy ostatnie pary, które stały, to tak naprawdę nie są trzy najgorsze pary, tylko to jest jakby według, wybierają losowo trzy pary i jedna jest nominowana, czyli jedna para miała najmniejszą ilość głosów. No właśnie, Robert, atmosfera się podkręca. Czuć to może już. Może chcą, żeśmy więcej trenowali. No właśnie, dokładnie. Tego nie wiemy. No. Dobra, największe wyzwanie tej edycji do tej pory. Moje największe wyzwanie tej edycji? Tak. Ja jeszcze nie mam tych wyzwań. Ja jeszcze myślę, że to jeszcze wszystko przede mną tak naprawdę. Mhm. Myślę, że stres będzie coraz większy z odcinka na odcinek. Mhm. Dobrze. Polonia, widzę, murem za tobą stoi. Widzę świetne zaangażowanie rodaków. Lajkują właśnie, żeby nie zmieszało nas to, nie zmyliło nas, że rzeczywiście jesteśmy dobrze oceni, nie potrzebujemy głosów, bo tak naprawdę też za każdym razem potrzebujemy tych głosów. To nie jest tak, że jak mamy świetne noty, to możemy sobie odpuścić, bo to tak nie działa. Mhm. Robert, dostajemy mnóstwo pytań o ciebie, co robisz i tak dalej. Czy miałbyś ochotę spotkać się z rodakami w Dublinie? Jak najbardziej. A oczywiście, ja jestem bardzo otwarty. Także słyszycie, żeby Robert przechodził z odcinka na odcinek i żeby mógł z wami się spotkać, co trzeba robić? Głosować. A dla wszystkich tych, którzy to wideo będą lajkować i będą udostępniać, mamy super nagrodę, niespodziankę. Udostępniajcie, kochani, bo w Polsce wszyscy to oglądają i rzeczywiście też mam świetny odgłos w Polsce, którzy mi Polacy kibicują, ale to tylko dzięki wam, którzy udostępniacie. Także dziękujemy za wszystkie głosy i głosujcie dalej. Do zobaczenia za tydzień. Pa!